Drogie Panie, jesteśmy przed kolejnymi dwoma koncertami z cyklu Panowie garnitury zrzucają i dla Pań śpiewają. Pomysł tego koncertu jest prosty. Śpiewają dla pań mężczyźni, ale też kobiety. Kobiety i mężczyźni, którzy znani są z innych zadań, które na co dzień wykonują. Są to samorządowcy, są to radni, szefowie czy pracownicy naszych jednostek. I dzisiaj będą w innej, zupełnie innej roli, ale myślę i jestem przekonany, że wszystko wyjdzie profesjonalnie, a przede wszystkim będzie bardzo dużo zabawy i dobrego humoru. Jezus Kurtek śpiewał, że każdy właśnie śpiewać może, jeden lepiej, drugi gorzej, ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi. A my dzisiaj śpiewamy dla pań z miłości i to jest najważniejsze. W imieniu wszystkich mężczyzn, w imieniu własnym życzę Wam zdrowia, spokoju, dużo miłości, dużo ludzi ukochanych wokół siebie i obyśmy mogli spotykać się na kolejnych edycjach nie tylko tej imprezy, ale na wielu wydarzeniach na terenie naszej gminy. A dziś życzę Państwu znakomitej zabawy. Wszystkiego dobrego! Ktoś pytał, jak się masz, jak się czujesz. Ktoś, z kim rokojnie grasz, wyczekuje. Ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami, pod twoje okno mnie nie spotyka. Szanowni Państwo, ze sceny kameralnej, z pięknego miejsca w Domu Kultury w Żmigrodzie, witają Was serdecznie Bogdan Smoleń, Krzysztof Krawczyk. Chcielibyśmy złożyć wszystkim najpiękniejszym kobietom, nie tylko na ziemi żmigrodzkiej, nie tylko na powiecie trzebnickim, nie tylko w województwie dolnośląskim, ale w Polsce, na całym świecie, zdrowia, pomyślności. Bądźcie zawsze takie uśmiechnięte, serdeczne. Nigdy o Was nigdy nie zapomnimy. Trzymajcie się, buziaki, przyszłam. I nie krzyczcie za dużo na nas. Wszystkiego dobrego z okazji Waszego dnia. Pozdrawiamy. 100 lat. 100 lat.
szanowne panie, kobiety, kobietki, życzymy wam wszystkiego najlepszego z okazji naszego święta. Jesteśmy świeżo po dwóch koncertach. Olbrzymie emocje. Wielki, wielki show. Myślę, że i jestem przekonany, że każdy, kto dzisiaj przyszedł, a szczególnie panie, wyszły super zadowolone, w znakomitych humorach do domu, a przed nimi jeszcze przecież 8 marca i będą wszystkie świętować. Dziękuję wam za obecność, za te pozytywne emocje i zapraszam na kolejne nasze wydarzenia.